Z Estadio Santiago Bernabeu wita Państwa Dariusz Szpakowski. Będę miał przyjemność komentować dla Państwa to spotkanie z... Jackiem Laskowskim. Będzie zmiana. Trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Spójrzmy, jak dziś zagrają gospodarze. Na boisko wyjdą w standardowym 4-4-2 z pomocnikami grającymi w linii. Dwaj napastnicy powinni stanowić dostateczną siłę ognia. To klasyczne ustawienie, w którym boki obrony i pomocy muszą być wyjątkowo dobrze przygotowane kondycyjnie. Czeka ich sporo biegania. A tak zagra dzisiaj drużyna gości. Trener postawił na dość bezpieczne 4-4-2. Czym się charakteryzuje to ustawienie? Jest elastyczne i pozwala wpłynąć na każdy sektor boiska, a obrońcy mają dobrą asekurację ze strony pomocników. To musi być gol! Bramkarz sięgnął piłkę. Brawa za tę interwencję. Ten strzał mógł zaskoczyć. To prawda, golkiper był gdzie być powinien i zrobił to, co do niego należało. Pewna obrona. Z rzutu rożnego w pole karne. Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. Ależ wywiódł obrońców, no ma niepowtarzalną szansę. No znakomicie, co teraz? Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Strzelił jak do tej pory 49 goli. Czy da radę dziś strzelić 50? Nie sądzę, żeby było to możliwe. Pozycja, na której ma grać, będzie go przez większość czasu utrzymywać raczej z dala od bramki przeciw. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. I tak oto tracą piłkę. No, może być groźnie. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Jest do... Pięknie go dostrzegł. Uwaga, strzał! Aj, no niestety, nie ma gola. Neymar próbował, ale kończy się stratą. Neymar.
Ronaldo w polu karnym. Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Drugi gol. Mamy 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Ziyech. Neymar. To musi być bramka! No, bramka Neymara! Doskonałe zachowanie pod bramką rywala. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Guerrero. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Odbiła się ta piłka od obrońcy, więc będzie rzut rożny. Na Państwa ekranach jeszcze raz sytuacja, po której padła bramka. To granie piłki z rzut rożnego. Cristiano Ronaldo, strata piłki. Będzie chyba podawał. Może stąd strzelać! Strzelają bramkę, choć nie daje im to nadziei na korzystny wynik. Ale choć przegrywają wysoko, walczą do końca. Wynik 3-1 nie daje gwarancji, jak mówi się w żargonie, dowiezienia zwycięstwa. I obie drużyny dobrze o tym wiedzą. Neymar w polu karnym. Neymar w pole karne. Ech, niecelnie, nie tym razem. Murphy. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Ma piłkę, co teraz zrobi? Chyba będzie dośrodkowywał. I wyjaśniają sytuację. Neymar. Blisko już do bramki. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Neymar. Teraz na pewno. Tak, tak, bramka. Piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Guerrero. Co teraz wymyśli? No, może coś z tego będzie. Celnie wycofują piłkę. A i niestety nie trafił. Pechowo, minimalnie chybił. Lionel Messi. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Słynie z dokładnych podań i nie inaczej jest dzisiaj. Przydałaby się wrzutka. Dośrodkowanie na bliższy słupek. Świetna robota bramkarza. Z nim między słupkami drużyna może być spokojna. No, bramkarz popełnił błąd, ale teraz go naprawił. Miał trochę szczęścia, to mogło się źle skończyć. Teraz zadowolony z siebie, ale jeszcze chwilę temu nie było mu do śmiechu. Może uderzać na bramkę. Bardzo ważna interwencja obrony. Murphy. Minął obrońców, biegnie na bramkę. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Niby umieszczenie piłki w siatce z tak bliska to nic trudnego, ale najpierw trzeba się tam z piłką znaleźć. Potrzebny jest instynkt strzelcy. 4-2, różnica wyraźna, w miarę bezpieczna, ale czy taki wynik uda się utrzymać do końcowego gwizdka? Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Murphy! No, trudno jednoznacznie ocenić, czy był spalony, czy nie. Na pewno ta decyzja pozbawiła ich bramki. Neymar jednak traci piłkę.
Ciekawa gra, koniec pierwszej połowy. 4-2. Wydaje mi się, że trzeba podkreślić bardzo dobrą grę Neymara. Obrońcy ze wszystkich sił chcą popsuć mu dzień, ale Brazylijczyk jest nieuchwytny. Nie da się ukryć, że gra dziś bardzo dobrze, a przede wszystkim skutecznie. Grafika pokazywana nam teraz przez realizatora jest tego najlepszym. Przed nami druga połowa tego meczu. Guerrero. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Zobaczymy, co teraz zrobi. Źle to zrobił obrońca, powinien był lepiej ją wybić. Guerrero. Dobrze rozwija się ta akcja. Ma piłkę, co z tego wyniknie? Musi to wybić. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Ma piłkę, co teraz zrobi? Ciekawe, jak to rozwiąże. Piłka wychodzi poza linię końcową. Zaraz zacznie bramkarz. Ma sporo możliwości. Chyba będzie wrzucał. Nie wyszło to dośrodkowanie. Zablokowane. Będziemy mieli zmiany. Zawodnicy czekają już przy linii bocznej. Trener zaraz wprowadzi któregoś z nich do gry. Szansa. Może coś z tego będzie. Szukają sposobu na nawiązanie walki jeszcze w tym meczu. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Lionel Messi. Messi. Guerrero. Jukić. Zobaczmy, co zrobi. Co teraz zrobi? Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Messi. Guerrero. Murphy. To musi być bramka i piłka w siatce. Jest dzisiaj w wyśmienitej strzeleckiej formie. Trzeci już raz, trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. 4-3. Obie drużyny wyraźnie nastawione na grę ofensywną. Neymar, Messi, Guerrero, ależ teraz luka na skrzydle. Cudowna seria podań, jestem pod wrażeniem. Groźnie, ale zdążyli na czas. No najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze drużyny i dokona zmian zawodników. Przy linii bocznej trwają już gorączkowe przygotowania. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Dośrodkowanie na bliższy słupek. Chwilowo zażegnali niebezpieczeństwo, ale będzie rzut rożny. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza.
Dośrodkowanie z Rożnego w szesnastkę. Aj, słabe wybicie obrońcy. Wciąż jest zagrożenie. Murphy. Jukić. Co teraz wymyśli? No, jak na razie niepowstrzymany. To był ważny odbiór. No, wygląda na to, że będziemy mieli zmiany. Trener najwyraźniej nie jest zadowolony z gry niektórych zawodników. Będzie chyba podawał. Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. Niestety strata piłki. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Ma tam miejsce na dośrodkowanie. Bernardo. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Bardzo dobrze zablokowany strzał. Trener zdecydował się na wymianę zawodnika. Piłka dośrodkowana z rogu. Piłka nie znajdzie drogi do bramki. Strzał zablokowany. To musi być gol! No i piłka za linią końcową. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Allan. Może teraz zrywa się do pink kibiców. Wiedzą, że to jedna z ostatnich szans na wyrównanie. No, może być groźnie. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Murphy! Piłka odbita leci poza boisko i będzie rzut rożny. Zagrywa w okolice 9 metra. Dobrze zachował się bramkarz. No była sytuacja, a tymczasem rywale zaczną od własnej bramki. Rozpoczęło się ostatnie 5 minut tego spotkania. Allan. Co teraz zrobi? I teraz mamy Alana. Brawo, ładna, co najważniejsze, skuteczna parada bramkarza. Był na posterunku, miał obronić to uderzenie i obronił. Oby więcej takich udanych interwencji. To może być sytuacja bramkowa, jeśli dokładnie wrzucą w pole karne rywala. Allan. Mbappé. Piękna akcja, zobaczmy! Ależ elegancka interwencja bramkarska, skutecznie neutralizująca zagrożenie. Oczywiście tego się wymaga od golkipera, aby bronił takie strzały, ale teoria nie zawsze przekłada się na praktykę. Brawo! Allan. Zobaczymy, co teraz zrobi. Ma sporo możliwości. To musi być gol! No nie wierzę, z bliska to powinien być gol. Zupełnie nieudane uderzenie, zabrakło zimnej krwi. Szkoda, bo ta sytuacja zapowiadała się całkiem ciekawie. Oby to się nie zemściło. Sędzia po raz ostatni gwizdnął w tym meczu. No dzisiaj chyba... Ależ wywiódł obrońców, no ma niepowtarzalną szansę.